A my mamy kolejnego gościa, tym razem porozmawiamy przez telefon z panią Marią Wanke-Jerię z miesięcznika Wszystko co najważniejsze. To przyjemnie móc podtrzymać w dzisiejszych czasach taką gazetę, która nie epatuje wielkimi tytułami, wielkimi zdjęciami, a w której jest dużo treści i dużo ciekawych rzeczy. Zresztą opowiem państwu potem o artykule Piotra Zaremby związanym z sierpniem. Dobry wieczór, pani Mario. Pani Maria jest z Wrocławia i o Wrocławiu będziemy... Dobry wieczór, witam serdecznie. I będziemy głównie rozmawiały o tym, co się działo we Wrocławiu w 68 roku w marcu, dlatego że tak jak już rozmawialiśmy z poprzednimi gośćmi naszego programu, nie tylko Warszawa, właściwie w całej Polsce, a szczególnie tam, gdzie były ośrodki akademickie, dochodziło do różnego rodzaju wydarzeń, a pani opisała w swoje wspomnienia w takim bardzo interesującym tekście, który zaczyna się takim zdaniem. Marzec to jeden z tych miesięcy, które piszemy wielką literą. Pani Mario, wrzesień, sierpień, marzec. Czy w naszej historii są jeszcze jakieś miesiące, których nie piszemy wielką literą? No chyba by się znalazły, no październik jeszcze też, prawda, ale marzec był tym pierwszym miesiącem, marzec 68 roku, który zupełnie świadomie jako pierwszy miesiąc, pierwsze takie wydarzenia przeżywałam i choć w nich bezpośrednio nie uczestniczyłam, to one działy się bardzo blisko mnie. No właśnie, dlatego miałam że... Wtedy przepraszam, że przerywam, ale pani ma bardzo wyjątkowe spojrzenie na te wydarzenia, bo tak jakby z trzech poziomów. Pani była w klasie przedmaturalnej, pani ojciec był wykładowcą na uczelni, na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu, a przyszły mąż był studentem, czyli mamy tutaj ogląd sytuacji z takich trzech różnych stron. Tak, ja byłam jeszcze uczennicą, miałam 15 lat, ale już w klasie przedmaturalnej. Żywo się interesowałam tym wszystkim, co się wtedy działo. Ojciec, który był profesorem na Wydziale Nauk Przyrodniczych, przychodził i opowiadał. Żyliśmy tymi wydarzeniami w domu, rozmawialiśmy bardzo dużo na ten temat. No, już minęło od tego czasu 50 lat, więc trochę w pamięci się to zatarło, ale wiem bardzo dobrze, że wtedy, kiedy odbywały się nadzwyczajne posiedzenia Rady Wydziału i chodziło o to, żeby profesorowie Wydziału odbywali spotkania ze studentami, którzy strajkowali. Chodziło o to, żeby tych studentów skłonić do tego, żeby zrezygnowali z tego protestu. Na pewno chodziło o to, żeby ich zatrzymać w murach uczelni, żeby nie wyszli na ulicę. Wtedy z tego wydziału mojego ojca, trzech profesorów, to był Stefan Gumiński, Władysław Rydzewski i mój ojciec, Adam Wanke, postawili warunek, że pójdą rozmawiać ze studentami, pod tym warunkiem, że ich postulaty, studenckie postulaty, zostaną opublikowane w prasie. Do tego nie doszło i w swoich wystąpieniach na Radzie Wydziału bardzo wyraźnie poparli studentów. Widać, że tych profesorów, którzy decydowali się w czasie tamtych wydarzeń stanąć bardzo zdecydowanie po stronie studentów, popierać ich postulaty, a także i ustosunkować się do tego, co władza robiła, bo także i mój późniejszy wydział, bo niebawem zaczęłam studia na uniwersytecie, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii i też jestem dumna, że ten wydział podjął uchwałę, która później została za bardzo antypaństwową uznana przez Komitet Wojewódzki, przez organizację partyjną uczelnianą, a tam były stwierdzone oczywiste fakty, że opóźnianie informacji, spóźnione informacje, ale przede wszystkim zniekształcone, przedstawiające studentów w złym świetle, spowodowały rozszerzenie się tego protestu, spowodowały wrzenie w środowisku studenckim i przede wszystkim studenci zaczęli się upominać o to, co najważniejsze, czyli o praworządność i o to, żeby nie działała cenzura, o wolność słowa. To był taki
w zasadzie bardzo bliski wtedy. Ja byłam bardzo jednak młodą osobą, ale bardzo wtedy przeżywałam to i z entuzjazmem, i z jakąś taką wiarą, bo tak jak napisałam w moim tekście, partyjne roszady mnie nie interesowały. Interesowało mnie to, kiedy ten system upadnie, a to był taki sygnał, taka jaskółka, zwiastun tego, że rośnie młoda inteligencja, która dopomina się o wolność. No właśnie, napisała pani w swoim tekście, że bunt przeciw władzy budził pełne nadziei i podekscytowanie, bo już na początku lutego, zaraz po zdjęciu właśnie dziadów z afisza, przywieźli łącznicy petycję, która została sformowana w Warszawie do Wrocławia, i zaczęło się zbieranie podpisów. Prawie 7 tysięcy osób brało w kulminacyjnym momencie protestu we Wrocławiu udział. I wszystkie uczelnie, uniwersytet, Politechnika, Akademia Medyczna, Wyższa Szkoła Rolnicza, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, były 49-godzinne okupacyjne wiece. Jakie nadzieje, oprócz tego, o czym pani mówiła, no bo w tamtych warunkach geopolitycznych, w okresie zimnej wojny, w żelaznej kurtynie i takiego podziału strefy, no nadzieje na to, że Polska może się uwolnić od tej zależności wschodu, były chyba raczej płonne. No ja miałam 15 lat i mimo wszystko człowiek młody wierzy w to, że wtedy, kiedy jakaś duża masa ludzi powie nie, to będzie miało znaczenie, to będzie miało wpływ na bieg dziejów. No zresztą później się okazało, że tak się stało. Marzec wychował całe pokolenie ludzi, którzy później byli działaczami Solidarności. To Marzec w zasadzie pokazał, kto jest kto w tym środowisku studenckim. Tam wtedy się właśnie kształtowały te podstawy. Tak się właśnie złożyło, że mój mąż, przyszły mąż, w tamtych czasach jeszcze go przecież nie znałam, on uczestniczył w tych wydarzeniach jako student 5 roku. I oczywiście, że to było ryzyko. Później się okazało, że bardzo wiele osób zostało relegowanych ze studiów, że mieli kłopoty z ich ukończeniem, ale widać, że całe masy studentów, okazuje się, to była 1/3 studentów, którzy brali udział w tych wiecach protestacyjnych, tych 48-godzinnych strajkach okupacyjnych. Mój mąż strajkował w sali Balcera, to taka sala w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, i studenci tam strajkujący wybrali go jako przedstawiciela do Senatu. Senat zbierał się kilka razy w ciągu dnia i każda z tych dużych grup studenckich miała swojego przedstawiciela w tym Senacie. Ale mąż zapamiętał zupełnie inne wydarzenie, które zawsze jak mnie opowiadał, to tak mogę powiedzieć, ciarki po plecach i łzy w oczach. Ze studentami przyszedł rozmawiać profesor Jerzy Słupecki. Zacna postać, była kobiet, także i działacz Żegoty. Przyszedł do studentów i powiedział, że opowie im wydarzenie z czasów wojny. To było obudowane szczegółami, których ja nie pamiętam, ale przedstawię istotę rzeczy. Chodziło o to, że oddział, którym dowodził, miał przeprowadzić akcję, ale ona wymagała podjęcia się zadania przez emisariusza, który w zasadzie to zadanie było skazaniem na pewną śmierć. Więc w związku z tym nikogo nie wyznaczał ze swojego oddziału, tylko czekał na ochotników. Zgłosił się młody człowiek, wykonał to zadanie, zginął i oddział przeprowadził skutecznie zaplanowaną akcję. No i właśnie tu padły słowa, które zawsze mówię z drżeniem głosu. Powiedział, że gdy wspominam te wydarzenia,
z czasów wojny i zadaję sobie pytanie, jakbym dziś postąpił, gdyby tym młodym człowiekiem był mój syn, to wiem dobrze, że postąpiłbym tak samo. I na te słowa były łzy w oczach, prawie każdy miał, burza oklasków. Profesor Słupecki nie powiedział studentom, co mają zrobić, ale oni już po tym wiedzieli, co mają zrobić, że nie wolno im ustąpić, że nie wolno im ulec postawionemu ultimatum. To było bardzo mocno takie wzbudzające i morale, i podnoszące na duchu. I mój mąż po latach stale to wspomina. Właśnie te słowa zacnego profesora, który był autorytetem wśród studentów i nie powiedział im, co mają robić. Powiedział im swój przykład własnego życia i to, jakby postąpił dzisiaj. To bardzo mojego męża. To bardzo wzruszająca opowieść i ogromne przeżycie pokoleniowe. Ja myślę, że każde pokolenie ma swoje przeżycie. Jedne są bardziej historyczne, takie jak Marzec czy okres Solidarności, inne mniej, ale zawsze musi być coś, co pokolenie z sobą łączy. Studenci Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej przyjęli rezolucję przeciwko brutalnej przemocy, którą zastosowano w stosunku do studentów warszawskich, rozpędzając ten wiec na Uniwersytecie Warszawskim, ale także odrębny apel skierowano do klasy robotniczej Wrocławia. Czy we Wrocławiu też były takie próby jak w Warszawie skierowania niechęci robotników przeciwko studentom, przeciwko inteligencji, robienia mitingów potępiających? Ja tego nie pamiętam. Mhm. Prawdopodobnie były. Prawdopodobnie były, natomiast studenci liczyli na poparcie środowisk robotniczych. To poparcie ograniczało się, ono było. Ono się nie zmaterializowało jakimś wiecem poparcia, natomiast masowo robotnicy przynosili studentom po prostu jedzenie, tym studentom strajkującym. I to był wyraz poparcia dla nich. No tak, nie doszło wtedy, niestety nie doszło do połączenia sił. Dwa lata później, podczas grudnia 70, także nie doszło do połączenia sił. Dopiero trzeba było czekać do 80 roku. Tak, którego już mój ojciec nie dożył, niestety. Tak, pani wspomniała kilka minut temu o Solidarności, o tym, że to przeżycie pokolenia marcowego tak jakby było podwaliną pod późniejszą Solidarność, ale nie ulegam wątpliwości, że na pewno, bo przecież pani była osobą zaangażowaną w działalność podziemną i Solidarności i na pewno, zresztą Piotr Zaremba, o którym wspomniałam, który napisał tekst Marzec 1968-50 lat później, też podobną myśl wysnuł, że bez marca 68 roku nie byłoby ani KOR-u, ani Solidarności. Prawdopodobnie by nie było. Też tak uważam. Też uważam, że marzec... Trzeba pamiętać, że to było pierwsze pokolenie, które urodziło się po wojnie. To uczestniczyło w wydarzeniach marcowych. To byli wszystko ludzie już... Nie pamiętający okupacji, tak. Tak, nie pamiętający okupacji, nawet nie pamiętający, data urodzenia ich już była po 45 roku. To byli ludzie, pierwsze powojenne pokolenie, inteligencja, zaczęła się domagać tego, co dla inteligencji jest tak szczególnie ważne. Wolność słowa, praworządność. Właśnie się tego wtedy, o to się upomnieli. I widzieli bardzo dobrze, bo przecież mieli bezpośrednie relacje przez swoich łączników z Warszawy, co tam naprawdę się działo. Czytali gazety, oglądali telewizję i widzieli i mogli śmiało powiedzieć, prasa kłamie. I pałkami prawdy się nie zabije. No, wtedy się szlifowały te charaktery, które później mogły podjąć nowe wyzwania już późniejszym, 12 lat późniejszym czasie. Ale ja chciałam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, bo oprócz tego, że były czystki na uczelniach, były zwolnienia z pracy, ale także i konsekwencje marca odczuli prawie wszyscy studenci.
także i ci, którzy jeszcze wtedy nie studiowali, tylko dopiero przyszli na uczelnię. Nie tylko było ograniczenie autonomii. Mało kto pamięta, że po marcu 1968 roku wprowadzono obowiązkowe praktyki robotnicze dla studentów, tych, którzy na studia się dostali. Praktyki robotnicze były w tak zwanym roku zerowym, czyli dla tych, którzy dostali się na studia i jeszcze ich nie rozpoczęli w okresie wakacji, i po pierwszym roku studiów. To była jedna z form wprowadzonych, to była forma, która niby miała mieć aspekt wychowawczy, ale tak naprawdę była taką pewną formą represji. A kolejna, już typowo o charakterze indoktrynacji, to było wprowadzenie nauk politycznych. Dokładnie, pani Mario, dokładnie to pamiętam. Rozpoczęłam studia w 1973 roku, miałam praktyki robotnicze w zajezdni tramwajów na Kawęczyńskiej w Warszawie. Mało nie wywołałyśmy strajku tamtejszych pracownic, bo podobno za dokładnie myłyśmy tramwaje. I pamiętam też nauki polityczne. Ja jeszcze znalazłam w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej taką ulotkę z Wrocławia. Mieszkańcy wystosowaną przez studentów do mieszkańców Wrocławia. Mieszkańcy Wrocławia, my studenci Wrocławia, kończąc 48-godzinny wiec okupacyjny, informujemy was, że nie uważamy sprawy naszej za skończoną, nigdy nie zapomnimy waszego poparcia, liczymy na dalsze, dziękujemy. Wrocław, 17 marca 1968 roku. I kończąc naszą rozmowę, chciałam jeszcze zapytać o te bardzo gorzkie słowa, które zawarły się w pani tekście, kiedy pani pisze o próbach porównywania sytuacji z marca 68 roku do realiów dzisiejszej współczesnej Polski. Ja uważam, że to jest bardzo wielkie nadużycie, dokonywanie tego rodzaju porównań. Polska nie była wtedy krajem niepodległym. Była narzucona, obca władza narzucona Polsce przez Sowietów. Nie można porównywać demokratycznie wybranej władzy do władzy obcej, w zasadzie okupacyjnej. To jest po pierwsze. Po drugie, jakie represje dzisiaj są? Wolność prasy, wolność słowa, wolność mediów jest niczym nie zagrożona. Każdy może mówić, co chce. Mogą działać... Aż za bardzo czasami. Aż za bardzo. Porównywanie do ówczesnej władzy obecnej jest według mnie nikczemne. No może już mocniejszych słów. Pani Mario, bardzo dziękuję. Niestety musimy już kończyć tę bardzo interesującą rozmowę. Jelko, mam prośbę, żeby pani przekazała wyrazy szacunku małżonkowi, który nie mógł w naszej rozmowie uczestniczyć, chociaż bardzo chciałam. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i chciałam jeszcze państwu polecić ten tytuł Wszystko co najważniejsze, a w nim artykuł Piotra Zaręby, który na końcu pisze: Marzec 68 to jeden z istotnych kroków ku upodmiotowieniu społeczeństwa. Można zaryzykować stwierdzenie, że bez niego nie powstałaby Solidarność, a w każdym razie byłaby słabsza, gorzej zorganizowana, mniej świadoma swoich celów. U jej podstaw widać przecież wielu ludzi marca 68, którzy tworzyli później opozycję, zwłaszcza KOR, docierający do robotników. Warunkiem powrotu do normalnej debaty o tych wydarzeniach musiałaby być jednak ogólna pacyfikacja relacji między różnymi politycznymi i ideowymi środowiskami. A na to się na razie nie zanosi. Mam nadzieję, że nasza dzisiejsza rozmowa o marcu 68 była taką rozmową w duchu apelu Piotra Zaręby.